Na starcie powiem, że moje obawy wobec czwartego partu JoJo, konkretnie to, że może mi się on całkiem nie spodobać ze względu na zmiany klimatu, no były szczerze bezpodstawne. Ponieważ już na starcie mogę powiedzieć, że jest to póki co według mnie najlepszy part tej chińskiej bajki. Jednak w pełni rozumiem, że komuś może on się nie podobać. Ponieważ oprócz tego, że jest on według mnie najlepszy, zgadzam się, że jest on również najbardziej specyficzny. Ale tak czy siak, zapraszam Was do najprawdopodobniej ostatniego filmu w tym roku, jaki wypuszczę, czyli recenzję czwartego partu JoJo. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Najpierw omówię to, co jest według wielu największą wadą trzeciej części, czyli kompletna zmiana klimatu. Jeśli chodzi o JoJo w trzech poprzednich odsłonach, było to anime skupione przede wszystkim na walkach. Tutaj zostało to porzucone oraz skupiono się na bardziej spokojnych, sielankowych klimatach. Co oczywiście spowodowało dość duże oburzenie fandomu, przynajmniej z tego co ja czytałem i z tego co dowiedziałem się od mojego kolegi. Jednak kurczę, sam nie wierzę, że to mówię, ale żeby jakiś animiec był dobry, no to nie oznacza to, żeby musiał mieć 500 walk na odcinek. Można powiedzieć, że ten part JoJo to takie trochę wodogrzmoty małe, tylko że z większą ilością akcji, ponieważ fakt motyw walk oraz standów został bądź co bądź zachowany. Więc pomimo, że niektórzy ludzie coś tam się czepiają, że to kompletnie zmienia klimat i tak dalej, no to mi tam to zbyt nie przeszkadza, a według mnie nawet wyszło na plus historii. Jednak w pełni rozumiem oburzenie fandomów, jeśli chodzi o taką przykładową zmianę kreski. W trzech poprzednich partach była ona o wiele bardziej ponura, oraz na ironię rosu bardziej dokładna. Szczerze, początkowo mi się to mało podobało, jednak po paru odcinkach no szybko się do niej przekonałem. Chociaż i tak bardziej mi się podoba ta ze starszych partów JoJo. A no właśnie, trzeba jeszcze omówić fabułę. Jak wcześniej mówiłem, tutaj został porzucony wątek jakiejkolwiek podróży na rzecz historii spokojnego miasteczka, który bądź co bądź ma swoje drugie mroczniejsze dno. Bohaterem tego partu jest nie kto inny jak Buzuke, znaczy się Josuke. Tak, od początku to miałem powiedzieć, tak. Chłopak w wieku licealnym, który jest jednocześnie synem Josefa. I kiedy ja to po raz pierwszy usłyszałem, no to miałem takie, czekaj, co? No nie trudno się domyślić, że został on spłodzony w wyniku zdrady, ale o tym dopiero później, kiedy będę gadać o postaciach. Bohater ten szybko dowiaduje się, że w miasteczku Morioh, w którym to właśnie dzieje się akcja, wielu ludzi traci życie w dość krótkim odstępie czasu. Początkowo jest nam mówione, że zostało to spowodowane przez strzałę, która po trafieniu danej osoby, jeśli oczywiście jej nie zabije, obudzi w danym osobniku moc standu. Po prostu, bez żadnego treningu można powiedzieć, że taki prezent na gwiazdkę. W sumie nawet zgadza się, jeśli chodzi o, no, zbliżające się święta. Później naturalnie fabuła zaczyna się zagęszczać. Okazuje się, że ta właśnie strzała nie jest jedyna, oraz że w Morioh grasuje morderca, który jak można się domyśleć również posiada standa.
Jednak jest on niezwykle nieuchwytny i gdzieś od połowy partu fabuła będzie się właśnie skupiała na znalezieniu danego mordercy. Według mnie fabuła w tym parcie jest naprawdę świetna. Jak w wcześniejszych częściach historii mieliśmy jasno podanego antagonistę, to tutaj dopiero z czasem poznaliśmy, kim on właściwie jest. Naprawdę fabuła to według mnie mistrzostwo i chyba największa zaleta tej części. Teraz trochę o postaciach, bo naprawdę jest o czym. Najpierw główny bohater, czyli Josuke, to według mnie póki co najlepszy JoJo w ogóle. Jego największym atutem jest to, że zdaje się po prostu być najbardziej ludzki. I nie wiem, ja zazwyczaj nie utożsamiam się z jakimikolwiek bohaterami, ponieważ ja mam dość specyficzny charakter, uzgodnijmy. Jednak w tym wypadku jest to postać, z którą mogę mieć najwięcej wspólnego. Oczywiście to nie jest kropka w kropkę, bynajmniej. No ale zwyczajnie w świecie, gdybym miał wskazać postać JoJo, z którą się najbardziej utożsamiam, byłby to właśnie Josuke, jednak jak wcześniej mówiłem, no bez żadnych szaleństw. Wstawki komediowe z jego udziałem były według mnie naprawdę świetne, może nawet lepiej od tych z Josephem, a to już jest naprawdę duży plus. Naprawdę, przyszłym głównym postacią JoJo będzie trudno przebić właśnie Josuke, no bo naprawdę jest to jedna z moich ulubionych postaci w tym parcie. Plus jeszcze jego stunt, czyli szalony diament, czy tam Crazy Diamond. Podobnie jak w wypadku Jotaro, jego główną zaletą jest siła, jednak tym razem ma on jeszcze taką, można powiedzieć, poboczną, jednak też bardzo ważną umiejętność, czyli przywracanie danych przedmiotów, czy nawet istot żywych, do poprzedniego stanu. No, można to nazwać leczeniem, jednak jest to o wiele bardziej zaawansowane. No i o ile z designu no szału nie ma, to jeśli chodzi o umiejętności, to ten cały szalony diament jest naprawdę kreatywnie zaprojektowanym standem. Dalej jest Koichi, czyli można powiedzieć, że taki przyjaciel, kumpel, kolega, Josuke. Z charakteru na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to jest taki trochę tchórz. Można nawet go porównać do trochę takiego simpa, jednak szczerze do żadnej kobiety do pewnego czasu się nie pcha, więc trochę dziwi mnie, że większość fandomu nazywa go simpem. Nie zmienia to faktu, że z charakteru jest również ciekawy. Jak wcześniej mówiłem, no na pierwszy rzut oka jest tu taki no trochę tchórz, jednak w poszczególnych sytuacjach umie on przewyższyć swój lęk, a w pewnym momencie no w ogóle nie widać po nim oznak, że jest takim trochę strusiem. Co ja wiem, głupie nawiązanie. No co, no nawet fajna postać, szczerze tak, no bez szału, gorsza od Josuke jednak, no i tak całkiem fajna. Również jest to jedyna postać w serii, która miała poniekąd aż 3 standy. Znaczy no teoretycznie to jest tylko jeden stand, ale można powiedzieć, że z czasem on ewoluuje jak jakiś Pokémon. I szczerze nie chcę mi się wypowiadać o każdym etapie, że tak się wyrażę, ewolucji Echosa. Po prostu powiem tak. Pierwsza wersja miała według mnie najlepszy design, jednak najsłabszą umiejętność, a ostatni stopień tejże właśnie przemiany miał najgorszy design, jednak najbardziej zarąbistą umiejętność. No taka trochę zależność, coś za coś. No i pomimo, że od mojego kolegi nasłuchałem się no dość dużo złego o tym bohaterze, to według mnie jest on naprawdę całkiem dobry. Dalej Okoyasu, czyli moja ulubiona postać z czwartego partu oficjalnie i co za tym idzie, moja ulubiona postać póki co z JoJo. Początkowo poznajemy go jako mega wielkiego dupka, żeby za parę odcinków okazać się, że jest on naprawdę dość miłym oraz pomocnym gościem. Oczywiście z dość małym IQ, jednak to nie umniejsza jego fajności. Pomimo, że często ponosi porażki, chyba najczęściej z trójki głównych bohaterów, to widać, że umie się odpłacić oraz że często uczy się na błędach. Taki nie wiem, no po prostu sympatyczna postać, no i też ma naprawdę zarąbiste wstawki komediowe. Plus jego
Stand, czyli dłoń. Jest to chyba jeden z lepszych standów, jeśli chodzi o umiejętności. Bo ile z designu szczerze mało mi się podoba, no to naprawdę moc polegająca na wymazywanie danych obiektów jest, trzeba przyznać, dość przerażająco mocna. Szkoda, że używał on jej dość mało razy. No, nic dodać, nic ująć, po prostu Okoyasu według mnie najlepsza postać w JoJo póki co. Z czasem powróciły tutaj również postacie z poprzednich partów, a pierwszą z nich jest Jotaro, który poza tym, że ma teraz kompletnie spieprzony design, no to szczerze ani nie zyskał w moich oczach, ani zbytnio się nie znudził. Po prostu ten sam spoko Jotaro, którego znałem z trzeciego partu. Powrócił również Joseph, no i... O matko... No dobrze, nie czepiam się tego, że teraz jest on w ogóle mało ważną postacią. No co poradzić, jest to już starszy pan, już chodzi o lasce, mało co słyszy. No jest to uzasadnione. Poza tym i tak trochę wstawek komediowych z nim było, więc nie mam szczerze na co narzekać. No po prostu chłop się zestarzał. Ma do tego prawo jednak... Słuchajcie, ja naprawdę w życiu nienawidzę tylko jednej rzeczy. No dobra, gdyby tak się dłużej zastanowić, no to by było ich trochę więcej, ale tak naprawdę z całego serca nienawidzę zdrad. Czy to przyjacielskich, czy to miłosnych, czy to małżeńskich. A tutaj zostało to naprawdę kiepsko zrobione. No po prostu postać, którą uwielbiałem od dwóch poprzednich partów, teraz została naprawdę zepsuta przez tą jedną rzecz. Naprawdę, no pomimo, że jest on dobry dla swojego syna, to no czuję się dziwnie patrząc na z jednej strony naprawdę dobrze napisaną postać, a z drugiej strony zepsutą przez ten właśnie jeden wątek. Jednak to są tylko moje osobiste, nic nie warte opinie. No i dodatkowo jeszcze sam główny antagonista tej serii, czyli Kira. Morderca z wyraźnym fetyszem do rąk. No czego innego spodziewać się od JoJo? Jednak bądź co bądź, jest to naprawdę według mnie świetnie napisany antagonista. Póki co najlepszy z JoJo. Ludzie mogą mówić, że tam Dio miał wokół siebie najwięcej grozy, jednak według mnie perspektywa szalonego zabójcy ukrywający się pod maską zwykłego człowieka jest o wiele bardziej, no, że tak się wyrażę, lekko straszna. No i jeszcze jego stan, zabójcza królowa. No poza tym, że ma, no uzgodnijmy, dość ciekawy design, który no nie kojarzy się zbytnio pozytywnie, jest on dosyć mocny. Umiejętności tego standa polegają początkowo jedynie na zamianie poszczególnych rzeczy, jak i może nawet ludzi, w bomby. Co może na pierwszy rzut oka nie być aż tak spektakularne jak świat Dio, jednak trzeba przyznać, że jest to też naprawdę zabójcza umiejętność. Dodatkowo pod koniec serii zyskuje on jakąś naprawdę chorą umiejętność, która po prostu nie powinna się pojawić w tej serii. Naprawdę jestem ciekaw, jakich antagonistów zobaczymy w następnych partach, ponieważ jeśli chodzi o właśnie charakter czy umiejętność, no trudno będzie po prostu przebić Kirę, bo jest to naprawdę dobrze napisana postać. I co prawda są jeszcze jakieś postacie drugoplanowe, jak choćby Rohan, czyli trochę psychopatyczny mangoka. Mamy też podróbkę Palm z Hunter x Hunter, jednak szczerze, no właśnie te drugoplanowe postacie wyszły tak, no trochę średnio. Chyba na wyróżnienie zasługuje właśnie Rohan, którego ja wolę nazywać Juanem. Nie pytajcie, po prostu chory wymysł mojego umysłu. Jednak jest tutaj też jedna postać, która miała według mnie gigantyczny potencjał, jednak została dość zmarnowana. Chodzi konkretnie o Tanio, kucharza, który przybył do Morioh, żeby po prostu otworzyć małą knajpkę i serwować ludziom
swoje potrawy, które, co ciekawe, zawierają w sobie małe standy. Jeśli dana osoba przykładowo, nie wiem, jest niewyspana, boli ją noga, to po zjedzeniu danej poprawy wady te zostaną zwyczajnie w świecie usunięte. Sama postać została z charakteru również wykreowana bardzo fajnie, ale no została ona dość szybko sprowadzona nawet na trzeci plan. A szkoda, bo miałem wobec niego naprawdę dość duże oczekiwania. Można nawet powiedzieć, że miałem nadzieję, że on będzie takim, nie wiem, trochę medykiem drużyny, no ale w końcu szalony diament pozwala na leczenie ran, przez co no byłoby to tak trochę bezużyteczne. No tak czy siak, trochę taki zmarnowany potencjał. Poza tym tak w sumie to jego stand byłby szczerze według mnie najbardziej przydatnym standem no w prawdziwym życiu. No bo nie oszukujmy się, w realnych czasach no rzadko przypadkowe osoby mają za zadanie ratować cały świat, jak to poniekąd jest w JoJo. A taki właśnie przyziemny stand, no, wielu z nas by się zwyczajnie przydał. Szczególnie teraz, kiedy ostatnio w mojej lodówce zaląkł się bies. No dobra, to może ja to załatwię jutro. No i na sam koniec klasycznie openingi, których jest trójka. Czy tam, no, trzy. Nie wiem, ja nie umieć polskiego. Pierwszy z nich początkowo zdawał się być naprawdę nijaki. Jednak z czasem, no, polubiłem go, no bo w końcu ma on być trochę taki, nie wiem, sielankowy, ma on wprowadzić nas do klimatu czwartego partu. No, pomimo, że jest to póki co najsłabszy opening JoJo, no to i tak nie jest według mnie zły. Jednak jeśli chodzi o drugi opening, czwartego openingu, to jeśli chodzi o samą muzykę, to jest to według mnie najlepszy opening w ogóle z chińskich bajek. No, co poradzić, po prostu ja mam taki gust do muzyki, że po prostu lubię takie bardziej ostre łupanki. No a w tym wypadku jest naprawdę świetnie odzwierciedlone. No można się tam coś szczepiać, że animacja niby leniwa, tak natrafiłem na ludzi, którzy tak sądzą, ale według mnie jest ona po prostu dobra. No i na sam koniec trzeci opening. Jest on po prostu dobry. Ma on się w końcu skupiać na tematyce lat 90. oraz takich, nie wiem, zaświatów, niebios, no życia pośmiertnego. Tak czy siak openingi z tego partu, o dziwo, wszystkie oceniam na plus. Jak już jestem przy temacie openingów, to chciałem zaprostować jedną rzecz, a konkretnie to, że jeśli chodzi o drugi opening trzeciego partu, o którym wypowiedziałem się w recenzji właśnie tej części historii, no to szczerze nawet go polubiłem. No i szczerze nie wiem, czemu wam to mówię, nie wiem, kogoś to obchodzi. I tak właśnie prezentuje się moja opinia na temat czwartego partu JoJo, jak wcześniej mówiłem, mojego ulubionego. Wraz z końcem tego filmu chciałbym wam również życzyć wesołych świąt. Co więcej, chciałbym jeszcze dodać, że będziecie musieli jeszcze poczekać na piątą recenzję JoJo, ponieważ na stronie, na której oglądam właśnie to anime, dany part, no, można powiedzieć, że został usunięty. Wczytając się w komentarze na Desu Online, zorientowałem się, że po prostu tłumacz tegożeż partu zdecydował się zaczekać, aż wyjdzie wersja na DVD, z czego później będzie tłumaczyć i niby to ma polepszyć jakość i tak dalej. No cóż, no, trzeba będzie zwyczajnie w świecie czekać. No to cóż, skoro teraz w zasadzie nie mam czego oglądać, no to w sumie warto by się byłoby wziąć za tego nieszczęsnego Bleacha, który w pewnym momencie mi się naprawdę podobał, jednak gdzieś na 10 odcinku odleciałem, szczerze nieznanych mi powodów. A może zamiast oglądać kolejne chińskie bajki, weźmie się w końcu za naukę? Ha,
W sumie jak tak patrzeć, to nawet dobry pomysł. Swoją drogą, chcesz coś z lodówki? Widać, że jesteś dosyć głodny. W sumie jak tak już mówisz.